Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com, link w opisie. Siema. Chociaż ostatni film o ukrytych misjach z cyberpunka nazywał się Trzy ostatnie misje z cyberpunka, to jego nazwa właśnie uległa zmianie. Jestem niesłowny, to prawda, ale prawdą jest też to, że natknąłem się na tak świetne poukrywane misje w cyberpunku, że po prostu nie mogłem wam ich nie nagrać. I mimo tego, że gram w cyberpunka od premiery, nigdy, nie dość, że tych misji nie przeszedłem, to jeszcze o większości z nich nawet nigdy nie słyszałem. No, i na dzisiejszy odcinek powynajdowałem też sporo ciekawostek o tych misjach. Także, nawet jeżeli znacie te misje, no to będzie po co oglądać materiał. Ale jeszcze przed tym, przypominajka, że do 20 maja macie szansę kupić 10% taniej gry na stronie eneba.com z kodem Poland 10. I zaoszczędzić trochę siana w kiermanie. Więc, bratku, lepszej okazji na to, by kupić gry, no nie będzie. Eneba.com, giga tanie gry, a jak korzystacie z mojego linka, no to jeszcze tańsze. To co teraz powiedziałem było kompletną nieprawdą, ale jak korzystacie z mojego linka to mnie wspieracie, więc możecie to robić. A my idziemy do filmu, bo dzisiejszy materiał będzie naprawdę długi, ale też niezwykle fajny. Oto 6 ukrytych misji z Cyberpunk 2077, o których prawdopodobnie nie wiedziałeś. Let's go! A zaczniemy sobie od misji, która, nawet w teorii, nie jest do końca misją, bo nie pojawia się o niej wpis w dzienniku. Chodzi mi tutaj o misję z zaginionym kluczem. Ale, mimo tego, że misja ta jest od naprawdę sporego czasu w grze, sekret tego ukrytego questa nigdy nie został odkryty. I chociaż wielu graczy, szczególnie tych, którzy grali w Cyberbanka na samym początku, może tej misji nie znać, bo została ona dodana w patchu 1.5, o ile się nie mylę, to nie oszukujmy się, misja jest dość znana, więc spokojnie, naprawdę nieźle poszperałem, by powiedzieć wam nieco więcej o tej postaci, ale też o tym kluczu i przede wszystkim spróbuję wam odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest ta kobieta. Ale może zacznijmy od początku. Jeżeli w Night City udamy się w to oto miejsce, na końcu drogi będziemy mogli znaleźć pewną płaczącą kobietę. Nie będziemy mogli wejść z nią w interakcję ani spytać dlaczego płacze, ale jeżeli wskoczymy do wody i troszeczkę się rozejrzymy, znaleźć będziemy mogli ciekawy klucz z wygrawerowanym napisem mielech. W opisie tego klucza mamy napisane, że najprawdopodobniej jest to zgubiona pamiątka rodzinna. Po wynurzeniu będziemy mogli oddać klucz dziewczynie, która płacze, i właściwie misja nam się zakończy. Proszę bardzo. Dziękuję, pięknie dziękuję. Ale wiele osób doszykuje się w tej misji czegoś dziwnego jakiegoś sekretu, bo tak krótka interakcja pozostawia nam tak mnóstwo pytań. Przede wszystkim czy ten klucz w ogóle był jej? Co ten klucz otwiera? Dlaczego zgubiła go na tym pomoście? A kto wie, może jej ktoś nawet ten klucz wyrzucił? No generalnie zostajemy z całkiem sporą ilością pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Dlatego postanowiłem trochę zagłębić się w tą naszą małą zagadkę i odkryłem naprawdę ciekawe rzeczy. Zacznijmy od tego, że imię tej postaci, która zgubiła ten klucz to Angie Pakeha. Mielech. Sam klucz miał wygrawerowany mielech na sobie, więc co do tego, że jest to jej klucz, raczej nie mamy wątpliwości. Pakecha to pewnego rodzaju jej pseudonim i oznacza w maoryjskim białego mieszkańca Nowej Zelandii. Sam klucz prawdopodobnie nie otwiera w cyberbanku nic. Bazując na poście użytkownika z Reddita, który zrobił świetny data mining właśnie odnośnie tego klucza, więc zachowanie go w ekwipunku nic nam nie da. Ale jeszcze to, co jest ciekawe, to fakt, że nie po raz pierwszy spotykamy tę postać. Postać tę możemy również spotkać na samym początku gry w barze w Kompeki Plaza, w misji Skok na głęboką wodę. O ile na pomoście spotykamy ją całą zapłakaną i smutną, w Kompeki Plaza możemy zobaczyć jej zupełnie inne oblicze. Nie, to ty posłuchaj. Mogę odpuścić Ci Kubę, ale nie najrobi. Farida, nie miałem nic wspólnego. Urządzasz tam pieprzony poligon doświadczalny dla swoich neurowirusów, a to uderza w moje inwestycje. A kiedy coś uderza w moje inwestycje, inwestycje. ja zaczynam trząść giełdą. Jak? Na przykład rzucam parę bomb, tego chcesz? Mhm. Mm Mogę jakoś relokować fabryki. Ile mam czasu? Tyle ile zajmie mi skończenie drinka. Pije szybko, więc lepiej łap za telefon. Po zeskanowaniu jej też nie wyskakuje nam żadne imię i nazwisko, więc nie możemy mieć pewności, że jest to ta sama osoba. Szczególnie, że człowiek, który z nią rozmawia, nazwał ją Farita. A przypomnę, że imię tej postaci, która zgubiła klucz, to Angie Pakeha Mielech. Jak wiemy, Kompeki Plaza to jeden z najdroższych i najbardziej luksusowych hoteli, więc wiemy też, że nie była ona byle kim. Nie byle kogo też wpuściliby na pogrzeb pewnego gościa w Docktown. Nie powiem wam kogo ze względu na spoiler, ale każdy kto grał w Phantom Liberty albo oglądał serię na moim kanale, polecam, zapewne dobrze wie o kogo chodzi. A to właśnie tam możemy ją spotkać po raz kolejny. Nie możemy też wtedy używać skanera, więc również nie mamy pojęcia czy jest to ta sama osoba, czy może tylko CD Projekt Red użył tego modelu przypadkowo. Ciekawe jest też to, że Mielech to nazwisko pewnej rodziny z USA, która żyła w Kentucky. Konkretnie chodzi tutaj o Mary Mielech, która urodziła się w Polsce. I pod tym samym nazwiskiem i imieniem możemy znaleźć pewną pracowniczkę One Easy Host, która mieszka i pracuje w Massachusetts. Natomiast nic więcej nie wiemy. Może te nazwiska i imiona są przypadkowe. Może te całe zadanie to tylko inside'owy żart, bo kiedyś jakaś pracowniczka zgubiła klucze do czegoś w CD Projekt Red, a może to wszystko to dużo większy sekret, którego jeszcze nie udało się rozwiązać. Nie wiem, ale wiem, że drugie zadanie z cyberpunka, które wam dzisiaj pokażę, może was zaskoczyć, przynajmniej mnie zaskoczyło, bo mimo tego, że przeszedłem dobre kilka razy cyberpunka, nigdy nie natrafiłem na misję kontener. Misja brzmi jakbyśmy mieli w niej zbierać śmieci albo coś. I chociaż może zbierać śmieci w tej misji nie będziemy, to będziemy przesuwać śmieci sumę. Brzmi słabo, ale ten cały wątek ma naprawdę świetny plot twist i jeszcze lepsze zakończenie. Zaufajcie mi. Misję kontener możemy aktywować w tym oto miejscu, zaraz przy Megabloku 8 i zaraz przy Jig, Jig Street. Jeżeli przybędziemy do tego miejsca i spróbujemy kupić coś z automatu, czeka nas niezła niespodzianka. Hej, ty tam! Tajemniczy nieznajomy! No ty, ty, widzisz tu jakiś innych tajemniczych nieznajomych? Albo wiesz co? Może najpierw opowiem ci dowcip. Jak chcesz? Co robią w kuchni medycy z Trauma Team? Leczo. Okej, okay. o co chodzi? Witam serdecznie, jestem Brendan, czadbot, a zarazem jedyny w swoim rodzaju przyjacielski. Oferuję szeroki wybór napojów oraz elokwentną rozmowę na każdą okazję. Twoja kolej, jak cię nazywają? Dlaczego gadam z maszyną do napojów? No dobra, jestem wi. Miło cię poznać, wi. Często tu przychodzisz? Nie, jestem tu pierwszy raz. Tak właśnie myślałem. Od razu widać, że nie jesteś stąd, bo ewidentnie usychasz z tęsknoty za domem. A wiesz, co jest najlepszym remedium na usychanie? Słodki, orzeźwiający napój z delikatną nutą dwutlenku węgla. Okej, okay, przyznaję, kupiłeś mnie tą reklamą. W ramach rewanżu ty możesz kupić orzeźwiającą puszkę Nikoli. Albo wiesz co? Tym razem dostaniesz ją za darmo. Dzięki. E, Brendan, tak? Zapamiętałeś? Jestem wzruszony. Oczywiście jak na automat z napojami. Opowiesz mi jakiś dowcip. Co robi prawdziwy solo, kiedy ma ochotę na miód? Żuje pszczoły. No dobra, chciałeś czegoś ode mnie? Wybacz, że tak cię wykorzystuję już na początku znajomości, ale czy mogę cię prosić o przysługę? Co się stało? Widzisz ten kontener przede mną? Zupełnie zasłania mi widok na ulicę. Odbiera największą radość automatowego życia zechciałbyś odsunąć go na bok, odpłacę ci wdzięcznością. Mam w sobie honor, choć nie uwzględniono go w menu. Zobaczę, co da się zrobić. I tak oto aktywuje nam się misja kontener, a my za zadanie będziemy mieli... no, przesunąć kontener. Naprawdę później się rozkręci, obiecuję. Dzięki ci, Jesteś nadzwyczajny. Zasłużyłeś na łyk Trzymaj. Trzymaj. Jesteś tak... Niesłychanie miły. Aż do przesady. Tak zostałem zaprogramowany. Przecież nikt nie chciałby być obsługiwany przez nieuprzejmego chatbota. Właśnie. A byłbyś w stanie to obejść i mnie obrazić? No już. Nazwij mnie chujem. Kiedy ja wcale nie chcę. Dopiero co mi pomogłeś. Dasz radę, wierzę w ciebie. Ty, ty niesamowity, uczynny ch... męski narządzie płci... Jak udało mi się? Prawie, Brendan, prawie. Trzymaj się, Brendan. Czego mam się trzymać? I jak? Przecież nie mam rąk. Tak się mówi, gdy chcesz się z kimś pożegnać. A, rozumiem. To znaczy nie rozumiem. Bo chwytanie się czegoś nie ma chyba nic wspólnego z mówieniem do widza. No, ale skoro tak mówisz, to ty też się trzymaj. I tak oto zakończy nam się misja kontener. Powiecie Czechu, ale ten wątek miał się przecież rozwinąć, a tu już koniec misji. Spokojnie rozwinie się. Tylko wątek, nie misja, bo o ile misja kontener nam się w tym momencie zakończy, to nie ostatni raz, kiedy będziemy mieć styczność z tym automatem. Bo jeżeli wrócimy w to oto miejsce za kilka dni, będziemy mogli jeszcze z tym automatem pogadać. I tym razem nie tylko my będziemy z nim gadać. Znowu to zrobił. Ledwo się zeszliśmy. A on znowu się nie odzywa. Boi się odrzucenia, więc zawsze zrywa znajomość pierwszy. A ja ciągle próbuję o niego walczyć. Jestem głupia. Nie jesteś, Teo. Masz w sobie mnóstwo empatii. Próbujesz mu pomóc, choć sama przy tym cierpisz. Teo, jeśli to cię przerasta, masz prawo zadbać o własne szczęście. Czasami możemy komuś pomóc, czasami nie. Dzięki, Brendan. Cieszę się, że tu jesteś. Dobra, będę lecieć. Dzięki, że wysłuchałeś mojego ojczenia. Założę się, że nawet Donald Landy wsuwa czasem pudełko lodów i wysmarkuje trzy paczki chusteczek. <grym> Jesteś totalnie najsłodszą osobą na świecie. Do zobaczenia, Brendan. Hej, Brandon. Opowiesz mi jeden z twoich dowcipów? Jak nazywa się jedyna słuszna racja w Night City? Korporacja. Co to za dziewczyna, z którą gadałeś? O, zauważyłeś ją? To Teo, moja przyjaciół. Jest miła, wrażliwa i taka ładna. Lubię z nią rozmawiać. To przyjemniejsze niż wydawanie karmelowego lata. Mam wrażenie, że ocenianie ludzkiej urody i wrażliwości trochę wykracza poza zakres Twoich funkcji. Nonsens, wi? Gdybym nie umiał dostrzegać zalet. Skąd mógłbym wiedzieć, czy polecić klientowi dery czy Tianzhe? Mówisz, że są ludzie, których lubisz bardziej niż innych. Wcześniej wymyślałeś rymowanki. Jesteś wrażliwy. Oj, przestań już, bo się zarumienię. A to by znaczyło, że się przegrzałem i wysiadły mi bezpieczniki. Nic przyjemnego. Tak właśnie myślałem. Trzymaj się, Brandon. I możecie powiedzieć, Czechu. Ale wątek miał się tak rozwinie się, bo to nadal nie koniec interakcji i misji związanych z tym automatem. Bo jeżeli ponownie wrócimy po kilku dniach do Brendana, kupić sobie jakieś late, będziemy świadkami nieprzyjemnej sceny i automatycznie zacznie nam się misja Automat w opresji. Co pan robi? Jestem najzupełniej zadowolony z mojego obecnego wizerunku. Proszę przestać! Bo co mi kurwa zrobisz? Na przykład herbatę. Polecam zieloną. Ratunku! Malują! Głuchy jesteś, poprosił cię o coś i to bardzo grzecznie. Pierdol się, to tylko automat. Proszę, zostaw mnie! Zrób to dla siebie, dla swojej matki. Helen bardzo się o ciebie martwi. Co? Skąd ty to. Znasz tego typa? Osobiście nie, ale jego mama przychodzi tu czasem na kawę. Mówi, że jestem świetnym słuchaczem. Nie mogę się nie zgodzić. Podsłuchujesz moją matkę, zajebiecie. cię! Spokojnie, dobra? Brandon nie miał nic złego na myśli. Nigdy nie ma. Nic, kurwa, nie miał na myśli, bo jest cholerną maszyną i zbiera informacje o mojej matce. To się nazywa pamięć, wiesz? Nawet ludzie ją mają. Głuparz nieś! Czego go jeszcze bronisz? Ta kupa złomu mnie szpieguje dla jakichś jebanych korposów. A może też jesteś po ich stronie, co? Dla kogo pracujesz? Gadaj, kurwa! No, na pewno nie twojego starego, bo z pewnością wyszedł po mleko 30 lat temu i o to by zapomniał. O! Trzeba mu przyfosolić ten jego zakuty łeb. Brendan uratowany, zagrożenie zneutralizowane i teraz za zadanie będziemy mieli jeszcze pogadać z naszym kochanym automatem. Ostrząśnij się. Czeku. Dzięki, ale się najadłem strachu. Myślałem, że przymaluje mnie na różowo. Taki w... Hey, V, tyle już razem przeszliśmy. To chyba znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. Trzeba to uczcić z Niszką. Dzięki, Brendan. Nie ma za co. Zasłużyłeś sobie. Jesteś taki nieustępliwy i miły. Nie dla każdego. Wiem, ale przecież nie można mówić źle o zmarłych, prawda? Zaraz, zaraz, zaraz. Co? Nie powinieneś już istnieć, a jednak tu jesteś. Jak błąd systemu albo demon napisany przez genialnego net... Wiesz chyba do czego zdolne są demony. Prawda wi? E, sk sk skąd to ty o tym wiesz? Zaskoczony? Przechodzi tędy sporo ludzi. Zawsze ich słucham, żeby wiedzieć jak zagadać. Raz czy dwa usłyszałem twoje imię i skojarzyłem fakty. Niezły ze mnie detektyw, co? Wiesz co, pogadamy później. Na razie Brendan. Pogadamy później. Zdecydowanie. Bo chociaż jest to koniec misji Automat w Opresji, to zdecydowanie nie koniec naszej przygody z Brendanem. Bo jeżeli wrócimy w to miejsce kilka dni później, tym razem nie pogadamy z Brendanem, bo nie będzie już go na miejscu. Pogadamy z Tio i aktywuje nam się misja Ja, Automat. Chwila. Gdzie jest Brendan? Zabrali go. Tak po prostu. Mówili, że muszą przeanalizować jakieś dane. Próbowałam ich zatrzymać. Mówiłam, że to mój najlepszy przyjaciel. Spojrzeli na mnie jak na wariatkę. Pewnie z nim nie rozmawiali. Nie wiedzą, że Brendan jest. że nie jest zwyczajnym automatem. Wiedziałam, też to poczułeś. On, on jest. jak człowiek! Zabrali go do punktu obsługi. Jednemu chyba zrobiło się mnie żal czy coś, bo. Dał mi wizytówkę. Proszę, sprowadź go z powrotem. Ja... Ja nie dam rady bez niego. I tak oto aktywuje nam się kolejna misja. Ja automat, a my za zadanie będziemy mieli udać się do punktu serwisowego uratować Brendana. Klient? Nie może być. Czym mogę służyć? Co to za miejsce? Witamy w punkcie obsługi SoftSys. U nas twoja elektronika dostaje drugą szansę. Naprawiacie sprzęt? Po cholery, nie prosi kupić nowy. Patrząc na to, ilu mamy ostatnio klientów, sam zadaję sobie to pytanie. Chcę się zobaczyć z Brendanem. Podobno ktoś go tutaj przywiózł. Jakim znowu Brendanem? Serio pytasz? Gdy energii masz za mało, wlej espresso w swoje ciało, czy jakoś tak? A ten automat, co go niedawno przywieźli. Fajne ma te hasełka, nie? Chwytliwe takie. No, ale przykro mi bardzo, nie mogę cię wpuścić na zaplecze, jeszcze mi coś rozwalisz. Po przybyciu na miejsce i po krótkiej rozmowie ze sprzedawcą staniemy przed trzema opcjami do wyboru. Zagrozić mu, zapłacić okup, albo powiedzieć coś mądrego. Druga i trzecia opcja gwarantuje nam wejście do środka, natomiast zagrożenie mu może zakończyć się dla nas fatalnie, bo jeżeli nie mamy odpowiednio dużo siły czy umiejętności technicznych, nie przedostaniemy się do składzika, w którym przetrzymywany jest Brendan. Dlatego warto jest tutaj użyć albo swoich umiejętności, albo pieniędzy, bo jeżeli to zrobimy, ten postanowi nas wpuścić na tyły. Nie masz pojęcia, z czym masz do czynienia, co? Brendan jest cudem techniki. Zaręczam, w życiu nie widziałeś maszyny z taką matrycą kognitywną. Żeby SI tej klasy upakować w małym automacie trzeba. Dobra, już. Zrozumiałem. Znasz się na rzeczy, niczego nie zepsujesz. Idź obczajać ten swój cud techniki, póki jeszcze instalacja się nie skończyła. Instalacja? Kogo ja widzę? Wi? Jaka miła niespodzianka. Przyszedłeś się ze mną pożegnać? Jak to pożegnać? Chyba nie idziesz na złą. Przyciągałeś klientów jak magnes. Dziękuję za komplement, ale w tym właśnie tkwi problem. Wygląda na to, że troszkę przesadziłem z efektywnością. Właśnie aktualizują moje oprogramowanie. Podobno zrobiłem się zbyt podobny do człowieka. Szef mówi, że. Klienci czasem czują się przy mnie nieswojo. Niepotrzebnie wykorzystywałem w rozmowach wiedzę o ich. Gdy ktoś musi pogadać, idzie do psychologa, a nie do maszyny z kolą. Co mnie obchodzą twoi klienci, przecież w zasadzie jesteś już świadomym bytem. To tak jakby zrobić człowiekowi lobotomię. Albo gorzej. Zabierają ci samą świadomość. Rozumiem. Myślałeś, że mój system osiągnął poziom sztucznej inteligencji AGI? Jestem tylko gadającym automatem z napojami i trochę za bardzo udanym algorytmem prowadzenia rozmowy. Jak to? A co z Teo? Mówiłeś, że jest ładna, współczułeś jej? Wykształciłem definicję piękna podczas rozmów z klientami podobnie było z empatią mogłem się domyślić Holera, musisz mieć genialnego technika Oho, aktualizacja niedługo się skończy. Przekaż Teo, że będzie mi jej brakowało. Pewnie chciałbyś, żeby mnie to zasmuciło, tak jakbym naprawdę zyskał samoświadomość. Opowiem ci mój ostatni dowcip. Użyję bohaterskiego tonu, jak dzielny przyjaciel, który śmieje się śmierci w twarz. Chcesz? Wiesz co? Chcę. Fajnie czasem poudawać, że wierzy się w bajki. No, no, wi. Nie roztkliwiaj mi się tu. Musisz. Musisz żyć dalej. Powiedzieć to. Że ma w sobie siłę. Pomij, powiem, powiem. Hej, V. Gdzie był Johnny Silverhand po wybuchu bomby w wieży Rasaki? Nie wiem. Gdzie? Wszędzie, v. Wszędzie. Instalacja aktualizacji zakończona powodzeniem. Żegnaj, Brendan. Będzie mi cię brakowało. Niestety, tak jak widzicie, misja ta nie zakończy się dla naszego automatu happy endem i nie będę ukrywać, że po rozegraniu tej misji zrobiło mi się strasznie smutno. To jedna z tych misji, która powinna mieć dobre zakończenie, nawet ukryte, ciężkie do wykonania, ale dobre, niestety, ale nie ma. Nieważne co nie zrobimy, Brendan zawsze zostanie zaktualizowany i przestanie już być sobą. Żeby oficjalnie zakończyć tę misję, będziemy musieli jeszcze porozmawiać z Tio i przekazać jej to, co powiedział nam Brendan. Jak? Znalazłeś go? Gdzie jest? Kiedy wróci? Znalazłem. Kazał przekazać, że zawsze miałaś w sobie siłę. To wcale, a wcale nie brzmi jak dramatyczne pożegnanie. Powiedz, że niepotrzebnie się przejmuję, bo przesadzam, prawda? Zawsze zakładam najgorszy scenariusz. Spóźniłem się. Zaktualizowali mu oprogramowanie. Czy to zła wiadomość? Brendana już nie ma. Zastąpili go jakimś gównianym programem, który instalują w każdym automacie. Kazał przekazać, że będzie mu cię brakowało. Kurwa! To znaczy, dzięki. Ta durna maszyna była najlepszym, co mnie ostatnio spotkało. Wiesz, o, Brendan wyciągnął mnie z naprawdę mrocznego miejsca, bez względu na to, czym tak naprawdę był. Ja też będę tęsknić. I tak oto zakończy nam się ukryta misja. Ja, automat i cała przygoda z najlepszym i zdecydowanie najciekawszym automatem w całym Night City. Brendan też nigdy nie wróci na to miejsce z powrotem. I chociaż jest to może koniec misji, to jeszcze nie koniec o nim. Bo jak zwykle, powynajdowałem też kilka ciekawostek. Zaczniemy od tego, że misję automat w opresji możemy totalnie spieprzyć. Jeżeli oddalimy się wtedy z tamtego miejsca, to później w misji ja automat, jeżeli przybędziemy do tego całego punktu serwisowego, Brendan będzie cały popisany sprayami. Kocham takie szczegóły. Ciekawe jest też również to, że jeżeli udamy się do Kolumbarium, znaleźć będziemy tam mogli grup właśnie Brendana, który został opłacony zapewne przez Tio, a na nim napisane będzie najmilszy facet w Night City. A jeżeli udamy się tam, gdzie ten automat zazwyczaj stał, relatywnie wcześnie w grze, a dokładnie przed rozpoczęciem misji Dom Lalek, a po wykonaniu misji Wielki Sen spotkać będziemy mogli na miejscu technika odpowiedzialnego za tą całą aktualizację. Ale lecimy od początku. Kim jesteś? Jestem Brendan, przyjacielski automat z napojami może kawki? ostrzegam, może być smacznie. Czyli tym razem zadziałało. Piepsony technik. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Źle się czuję, co byś mi polecił? Biedny Jerry, czyżby Megi znów kazała ci spać na kanapie? Tak, to trzeba zgłosić. E, Brendan? Jaka jest różnica między złamaniem kości a złamaniem serca? Wystąpił błąd systemu. Powtarzam, wystąpił błąd systemu. Szlag by to. I myślę, by uczcić mojego ulubionego robota z Night City, płynnym przejściem do kolejnej misji będzie jeden z jego żartów. Co robią w kuchni medycy z Trauma Team? Leczo. Ponieważ kolejna ukryta misja, którą Wam dzisiaj pokażę, nazywa się Gra o staż i całkiem możliwe, że nigdy o niej nie słyszeliście, bo by w ogóle się odpaliła, trzeba wygrać 444 tysiące punktów w grze Trauma Drama, a gra wraz z tą misją została dodana dopiero. Paczu 2.0, który do gry został dodany kilka miesięcy temu. Gra Trauma Drama to jedna z tych gier, w które możemy sobie zagrać na automatach z grami. Jest to taka klasyczna, stara strzelanka 2D w której to za zadanie mamy pokonać jak najwięcej przeciwników, używając różnych broni. Gra ta jest naprawdę ciężka i 444 tysiące punktów to jakiś astronomiczny wynik, więc zgaduję, że naprawdę tylko procent osób przeszedł tę misję. Natomiast, jeżeli jakimś cudem komuś uda się zdobyć pierwsze miejsce w tej grze i wbić tę chorondalnie wysoką ilość punktów, tak jak mi się to udało, dostanie on pewnego SMS-a i aktywuje mu się misja gra o staż. Gratulacje dla naszego nowego numeru 1. A więc wbiłaś platynę? Naprawdę dobra robota. Pozwól, że teraz to fachowcy z Trauma Team wbiją Ci do głowy, jak ratować klientów z platynowym pakietem. Co musisz zrobić? Wejdź na stronę internetową Trauma Team. Zaloguj się do sekcji. Dostęp dla fanów Trauma Drama. Wejdź w zakładkę Potrzebujemy Ciebie. Zaaplikuj na darmowy staż. Powodzenia. Pamiętaj. Że wymagana jest niekaralność oraz doskonały stan zdrowia. Nazwa tej misji też nie jest przypadkowa, bo my tam dosłownie gramy o staż. Do wygrania była robota w Trauma Team, a więc po przybyciu na miejsce dostaniemy instrukcję, jak się po ten staż zgłosić. A zadaniem numer jeden będzie sprawdzić stronę internetową Trauma Team. A kiedy to zrobimy, niestety, ale nie dostaniemy tego stażu. Dziękujemy za Twoją aplikację na darmowy staż w Trauma Team. Niestety, po sprawdzeniu Twojej kandydatury uznaliśmy, że nie spełniasz niezbędnych wymagań, aby do nas dołączyć. Przygotowaliśmy dla ciebie pakiet pocieszenia, który możesz odebrać w Med Center Trauma Team. I teraz za zadanie będziemy mieli udać się do tego całego Med Center Trauma Team i będziemy musieli odebrać nagrodę pocieszenia. A kiedy to zrobimy, dostaniemy uniform Trauma Team, który wygląda tak, i dostaniemy też zabawkową afaukę Trauma Team, którą to będziemy mogli położyć sobie w domu. I wygląda ona tak. W sumie całkiem fajna. Chyba ze wszystkich trofeów to jest najfajniejsze. A teraz coś dla fanów serialu Edge Runners. Czyli misja po prostu kolejna przestroga, dzięki której dostaniemy kurtkę samego Davida Martineza, legendy Night City. Ale może od początku. Misję po prostu kolejna przestroga aktywować możemy w tym oto miejscu. I kiedy do tego miejsca przybędziemy, znajdziemy tam namalowane logo Edge Runners'ów oraz tajemniczy Braindance, który będziemy mogli podnieść i uruchomić. Jeżeli to zrobimy, aktywuje nam się początkowa scena właśnie serialu Edge Runners. Nie będę wam tutaj puszczał całości, bo możecie sobie ją znaleźć na YouTubie, za to po zakończeniu tego Brandensu wyskoczy nam ciekawy komunikat. To tylko kolejna opowieść ku przestrodze. David Martinez nie posłuchał. 2076 Oczywiście David Martinez to postać z tego serialu. Chociaż to Netflix odpowiedzialny jest po części za tę produkcję, serial jest naprawdę dobry i polecam każdemu, kto jeszcze nie widział. Wybitnie dobre anime. No i po tym całym odtworzeniu tego Braindance'a aktywuje nam się misja, po prostu kolejna przestroga, a my za zadanie będziemy mieli napisać DL Kapitana, czyli lokalnego fixera z Santa Domingo i zapytać go, kim był ten cały David Martinez. Jest sprawa, znalazłem na ulicy czarny Braindance, Max tak zdejmuje jakiegoś cyberpsychola, a na końcu nagrania pojawia się imię i nazwisko David Martinez. Mówi ci to coś? Ej, wi? A ty tak odpalasz każdy czarny braindens, który ci się przyklei do ręki na ulicy? Wiesz, nie oceniam po prostu, kurwa, no. Odważnie. W każdym razie coś tam mi się o uszy obiło, ale nie zgłębiałem tematu. Pojebana akcja, tyle ci powiem. A Dawida Martineza kojarzę mordeczko, co to w ogóle za pytanie. Przecież to chłopak ode mnie tutaj z Santo Domingo. Pojawił się znikąd i ani się obejrzałem, a już sączył drinki z grubymi rybami w Afterlife. Był moment, że młode wilki marzyły, żeby biegać w jego ekipie. Zwłaszcza rok temu narobił niezłego zamieszania. A ty co dołączyłeś do fan klubu? Chcesz autograf na nowym wszczepie? Powiedzmy, że jestem zaintrygowany. Skoro gość był taką legendą, to dlaczego słuch po nim zaginął? Co się stało z jego ekipą? Nie wiem, ale popytam i dam ci znać. I po tej całej wymianie wiadomości będziemy musieli poczekać trochę na odpowiedź od El Capitana. Ostatecznie nigdy się nie doczekamy, bo skontaktuje się z nami Falco, czyli główny kierowca z ekipy Edge Runners, który również występował w serialu. Chodzą słuchy, że szukasz Dawida Martineza i jego ekipy. No to znalazłeś. Jestem Falko. Czego chcesz? Nadrobić zaległości. Wygląda na to, że musieliśmy się minąć. Słyszałem o ekipie Martineza, ale nie widziałem was w Afterlife. Odeszliśmy z branży. I cenimy sobie prywatność. Cokolwiek o nas słyszałeś, to już przeszłość, a my nie chcemy w niej grzebać. Za to pogrzebaliśmy trochę w Twojej wi. najemnik, który pojawił się znikąd i odciska piętno na całym Night City. Jeśli dodać do tego przejścia z Arasaką, masz więcej wspólnego z Davidem, niż Ci się wydaje. Wiemy, że mógłbyś nas wytropić, i dlatego się z Tobą kontaktujemy, żebyś nie próbował tego robić. Nasz czas minął teraz, pora na Twoje pięć minut. Zajrzyj do El Capitana, zostawiliśmy coś dla Ciebie. Powodzenia, Vi. I teraz za zadanie będziemy mieli odebrać prezent od ekipy Martineza. Tym prezentem, oczywiście, tak jak już mówiłem Wam na samym początku, okaże się kurtka Davida, która kiedyś należała do jego matki, a teraz należeć będzie do kolejnej legendy Afterlife, czyli do mnie, w sensie do Vi. I kiedy odbierzemy tę kurtkę, misja po prostu kolejna przestroga nam się zakończy. Tak samo kończy się właśnie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję na kanale. Wpadnijcie też na największy fanowski, Wiedźmińsko Cyberpunkowy Discord na świecie. Wielka redania. Pamiętajcie, że do 20 marca macie jakie kurwa marca. Pamiętajcie, że do 20 maja macie 10% zniżki na stronie eneba.com z kodem Poland10, a my widzimy się klasycznie za kilka dni. Do zobaczenia.